Z głębi dziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, pól i stepu, nasz rodowód, nasz początek, hen od piasta, kraka, lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, była Polską, żeby Polska, była Polską. Wszystkim, którzy no, wierzyli w to, że mogą mi zaufać, że mogą mi o wszystko poprosić. Jeśli tylko mogę, to w każdej chwili jestem do każdego dyspozycji. No, zawsze lapidarnie mówi się, że tak zwane potrzeby społeczne decydują o tym, co robimy. Ja tutaj wiele lat pracowałam z uczniami szkół ponadpodstawowych, gimnazjów i ze studentami. Okazuje się, że przy okazji różnych ważnych rocznic jubileuszowych wraca temat Solidarności. Ostatnio pojawił się temat pierwszych wyborów samorządowych, demokratycznych, które też z moim udziałem się odbywały. W związku z czym ja już od lat 10 zbieram pracowicie materiały, które dotyczą tego okresu dekady lat 80. i z takim silnym postanowieniem, że wszystko dla ojczyzny, czyli wszystko dla uczniów tomaszowskich szkół. Postanowiłam po prostu te dokumenty opisać, tak jak opisują archiwiści i zrobić z tego książkę, bo jest to taki najbezpieczniejszy dokument, który może służyć wielu ludziom. I to jest właśnie efekt tego zbieractwa mojego przez te długie lata. No potem no to już tylko wystarczyło usiąść i napisać. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcjach, przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. No, wykład był bardzo interesujący pani Teresy Zalewskiej, ale powiem też, mówię, pamiętam przecież dobrze rok 80, 81, wprowadzenie stanu wojennego i pamiętam tą euforię w sumie wielu mieszkańców i Tomaszowa, i Łodzi, zresztą na całego kraju z powstaniem Solidarności i tą nadzieją, że ta Polska może się zmienić, nie być zniewolona przez Związek Radziecki. Ja też miałem nadzieję wielką, do Solidarności wtedy nie należałem akurat, ale wspierałem członków Solidarności, wspierałem Solidarność jako taką i w sumie no, tylko troszeczkę to wydanie teraz ustroju, no na pewno Polska demokratyczna, ale nie, to nie jest to, czego ludzie w roku 80 i 81 oczekiwali, ale trzeba żyć nadzieją, tak jak powiedział pan Zygmunt Augustyniak, trzeba mieć nadzieję, że jednak ta poprawa nadejdzie i że będziemy tym krajem, gdzie będzie dużo, dużo więcej szczęśliwych ludzi. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił modły, opatrywał w ust drzymała, dumne wiersze pisał Norwi. I kto szablę mógł utrzymać, ten formował legion wojsko, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska.
była wąską. Ja chciałam jakoś uaktywnić publiczność, która tutaj była. Sądziłam, że może więcej troszkę tych wspomnień będzie, bo jednak tak jest, że jeśli nawet uczestniczymy w jakimś wydarzeniu, to każdy je widzi inaczej. I to samo, co ja widziałam w tym czasie, kiedy jeździliśmy na różne manifestacje, na różne protesty, kiedy drukowaliśmy ulotki, czy drukowaliśmy wydawnictwa propagujące Solidarność Tomaszowie, no to wydaje mi się, że ci, którzy nawet uczestniczyli w tych zdarzeniach, mogą pamiętać całkiem inne szczegóły. No ale tak, no niechętnie ludzie mówią jednak, okazuje się, o tych swoich wspomnieniach. Matki żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. Ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Żeby Polska była Polską. W czasie pierwszej Solidarności ja byłam przewodniczącą w zakładach drobiarskich i nie chciałam pełnić funkcji żadnych gdzie indziej, na tak zwanych szczeblach, bo miałam za dużo pracy w tym zakładzie i nie chciałam się rozpraszać nawet. Ja nie jestem typem karierowicza, który akurat chwyta okazję, żeby tam gdzieś po tych drabinach społecznych się wspinać w różnych konfiguracjach. Przecież wtedy, kiedy byłam posłem, też się nie wspinałam. Zrobiłam to, czego ode mnie oczekiwano i już nie wróciłam do swojej pracy. Podczas pierwszego walnego zjazdu delegatów, ja się składam przysięgę Solidarności. Po kilku latach ukazała się wzmianka w gazecie z takim zapytaniem, ilu jej dotrzymało. Ja też mam dlatego, ilu jej dotrzymało. A jeśli nie wszyscy, to dlaczego? Przeczytam tę przysięgę. Przysięgam na honor, na tradycję narodu polskiego, być godnym kontynuatorem sierpniowej idei Solidarności. Będę bronił praw i godności człowieka bez względu na konsekwencje, jakie będę ponosił. Będę przestrzegał postanowień zawartych w statucie Solidarności i działał w interesie ludzi pracy. Będę służył ojczyźnie i związkowi przez umacnianie demokracji, koleżeńskiej idei Solidarności. Będę ostrzegł ich niezawisłości i suwerenności. Przysięgam. Taki dopomóż Bóg. I takim pytaniem, proszę Państwa, chyba chciałabym zakończyć może moje skromne wystąpienie. Polska jest piękna, jest bogata i drodzy Państwo, to od nas zależy, jaka będzie dalej. Ja tobie się pragnę podziękować za to, że przypomniała nam tamte dni, tamtą dekadę. My wszyscy, proszę Państwa, byliśmy świadkami tamtych dni i każdy z nas ma wiele wspomnień, ale pozwólmy, niech te działania, niech tamtą Polskę oceni historia. My zostaniemy przy tym i wierzmy, że może być lepsza. Dziękuję Ci bardzo za rękę. Żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie. Żeby Polska była Polską.